sport, taki jest hokej. Chcieliśmy się bardzo. Wyszło tak, jak wyszło. Goniliśmy wynik. Tak to jest w sporcie. W hokeju każdy wynik można odrobić. Czwarta bramka do pustej. Także, no cóż, przegrywamy, jedziemy do domu. Ten mecz o trzecie zwycięstwo zawsze jest ciężki, ale tak jak w Krakowie pokazaliśmy, że jesteśmy naprawdę drużyną z prawdziwego zdarzenia, tak dzisiaj to potwierdziliśmy i udało się. Dobrze podeszliśmy do tego meczu, dobrze zagraliśmy z tyłu, fajnie zabronił Shane. No i co, teraz euforia, radość, no jesteśmy w finale. Musimy do tego podejść tak jak do wszystkich meczy, niezależnie od tego, czy to było Święcim, czy Kraków. Do każdego meczu podchodzimy tak samo. Teraz podejdziemy tak samo, damy z siebie wszystko. To znaczy, dzisiaj też było ciężko. Krakowia strzeliła na 1-1, nie wiadomo jak to się skończyło. My czekaliśmy swoich chwil, wiedzieliśmy, że mają nóż na gardle i się rzucą. My czekaliśmy na swoje kontry, było sytuacja, mogło... Wydaje mi się, że mogliśmy strzelić więcej bramek, ale... Ale chwała za to, że wygraliśmy i to jest najważniejsze, jesteśmy w finale. Szykujemy się o walkę. Na pewno dobry przeciwnik, tak samo jak Krakowia. No, będziemy analizować go jutro, wiemy co grają. Myślę, że nie są tacy straszni, jak ich malują, także mamy szansę na pewno. Dziękuję wszystkim kibicom zebranym tutaj. Szkoda, że hala jest taka mała, bo wydaje mi się, że byłoby więcej. Na pewno dziękuję kibicom, którzy przyjechali tutaj po meczu z Krakowem wygranym i nam pokazali, że warto grać i wszyscy są z nami. I za to im chwała i dziękuję. Widać, że jesteśmy jednością i chcemy grać w finale i wygrać to mistrzostwo.